Tunel Kamienice, 499 metrów. A po wyjeździe z tunelu taki widok mamy. Zobaczcie, jaki most przed nami tam widać. Też będziemy przejeżdżać z jednego zbocza góry na drugie zbocze góry. Jesteśmy już na półwyspie Peliesać. Jedziemy na plażę i kemping w miejscowości Trpań. Mocno tutaj wieje. Tu jest Orebicz? Tak, tutaj znajduje się Trpań, a także miasteczko Orebicz, z którego w krótkim czasie promem możemy przedostać się na wyspę Korczula. Korczula, Orebicz, prawo. A tutaj już na półwyspie, zobaczcie, chmury. Już nie ma tak czystego morza. Z tamtej strony jeszcze... Czystego morza, czystego nieba. Z tamtej strony jeszcze tunelu mieliśmy słoneczną pogodę, a tutaj już się zrobiło pochmurno. Na tym półwyspie. Do Orebicza mamy 44 km. Jedziemy teraz prawą stroną półwyspu, przy samiutkim nabrzeżu. Dojeżdżamy do miejscowości Dracie. Mijaliśmy tutaj pełno różnych hodowli wodnych. Przeważnie są to ostrygi i krewetki. Plaże, jak widać, są tutaj malutkie, a woda dosyć płytka, także jedziemy dalej. Pomimo dobrze działającej klimatyzacji w samochodzie, to i tak już wszyscy nie możemy się doczekać, kiedy się zanurzymy i schłodzimy w morzu. 32 stopnie na dworze. Tutaj trafił nam się tir z ładunkiem, także jedziemy 30 na godzinę, bo tu jest cały czas pod górę, a on chyba załadowany jakąś stalą. Ledwo co jedzie. A tutaj mamy takie widoczki. Wcześniej jechaliśmy prawą stroną półwyspu, a teraz przejechaliśmy na lewą i wjeżdżamy w głąb, aby dostać się do miejscowości Trpań. A po lewej cały czas mamy tutaj przepaść. Zobaczcie, jaka temperatura. 37 stopni. A od domu zrobiliśmy już 1500 km. Mamy godzinę 14:10. Także im wyżej, tym cieplej. Jesteśmy już prawie na wysokości 400 metrów nad poziomem morza. A jaka tutaj jest temperatura? Na samym szczycie wzniesienia wybiło 39 stopni Celsjusza. A musimy się przedostać za tą górę, a do celu mamy tylko już 6 km i dojedziemy już do morza. A teraz jedziemy tak przez środek tego półwyspu, gdzie po lewej mamy góry i po prawej mamy też góry. Powiem Wam, że nie spodziewałem się tutaj takiego zróżnicowania terenu. Półwysep Peliesać ma długość 62 km i szerokość do 8 km. A najwyższym jego punktem jest szczyt świętego Eliasza, Sveti Lilija, który wynosi 961 metrów. Tak duże wzniesienia, znajdujące się w tak bliskiej odległości od morza, pokazują przeważnie przepiękne widoki na otaczającą ich okolicę. Ze szczytu rozpościera się piękny widok na miasteczko Orebicz i na wyspę Korczula. Wejście na szczyt zajmuje około 3 godzin. Zaleca się, aby wybrać się na to wzgórze odpowiednio ubranym, ze względu na węże i skały. A co najważniejsze, zabrać ze sobą wystarczającą ilość wody do picia. A my już wjeżdżamy do miejscowości Trpań. Skręć w prawo, jest kemping. Kemping Vrila. Skręcamy w prawo. Niedługo będziemy na miejscu. Musimy tutaj jeszcze pokonać taki wąski odcinek, ale jak tutaj przejeżdżać z przyczepą? Momentami jest tutaj bardzo ciasno i mocno pod górkę. A znaki cały czas nam tutaj pokazują, jak jechać. Tu jeden minęliśmy, a tutaj już widać następny. Także skręcamy w lewo.
I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone, my summer love. Jesteśmy na miejscu. Plaża na lewo, a kemping na wprost i w prawo. Jeszcze tylko coś zjemy. Dojechaliśmy, Mati, tak? Kupiliśmy takie sardynki w oleju. Tak to wygląda po otwarciu. Wygląda to jak nasze szprotki. Co to jest? A to są sardynki na taleczka. Także będziemy zaraz próbować, czy dobre. Te sardynki są z takimi warzywkami. Parkowaliśmy tutaj. Tam jest Fordzik i wchodzimy na plażę. A sardynki i te warzywka bardzo dobre. O, Mati już tam poszedł, daleko jest. Zobaczcie, jakie palmy. Także fajnie. Plaża, super. Woda. I stamtąd żeśmy przyjechali. Wchodzimy do wody. Zobaczcie, kręć, jaka przezroczysta woda. No. Tam. Opływa tu. Masz coś ciekawego? Zobacz, jakie ładne kamienie wyrobił. Tak? Ale Mati, nie zna ptaków. Nagramy mamę, jak pływa zaraz tutaj pod wodą. Nagramy? W końcu wszyscy doczekali się i schłodzili w to gorące popołudnie. Każdy z nas zadowolony. Będziesz nurkował? No to dawaj. O, leci Piotek. Zobacz, jaki tu kamping stoi. Widzisz, jaki kamper? Kamper. Pokąpaliśmy się troszkę, a teraz idziemy przejść się po kempingu i zobaczyć, jak on wygląda. No. Ale kaktus, Mati, większy od ciebie. Agawa to jest. Ukuj, nie ukuj się. Ukułeś się? Chodźcie. Gdzie nas naszą przyczepę miejsce? Gdzie? A tutaj, no. Tu byśmy stanęli fajnie. O, tutaj ma pan fajny stolik i taboreciki z kamienia. A za tym kempingiem i przyczepą znajduje się już plaża. Także kemping przy samej plaży. Są i lody. Zobaczymy jakie. Wszystkie prawie magnum, tylko o różnych smakach. Ciekawe, ile kosztują. Za chwilkę zapytamy tutaj pani. Mamy też piwko i zimne napoje w lodóweczce schłodzone. Lody w jakiej cenie są? Co? Ice cream. How much? 4 euro 20. Nie dotykaj tego, bo to są takie drobne, że nie wyjmiesz. Ale malutkie tutaj kaktusiki sobie rosną. Widzę, że wtyczki to takie jak u nas w Polsce. Teren kempingu znajduje się tutaj na takim wzniesieniu. I zobaczcie, jak trzeba tutaj poziomować samochód. Chodź, Natalka, tutaj. Nataleczka, tu.
No nie przewróć się. Biegnijcie tam. Widać, że podoba im się tutaj na tym kempingu. Taka swoboda, można się poganiać. Zobacz, jaka ładna palma tutaj. Wow! Tutaj jest kran, to się troszkę schłodzimy. Ale ciepła woda. Zobaczcie, jaka palma. A szukamy sanitariatów. Tutaj jest jakiś budynek. Zobaczymy. Tak, tu są sanitariaty, ale nie wiem, czy męski, czy damski, czy wszystko wspólne. No, takie średnie na jeżek. A, tu są prysznice takie, podwójne jakby zasłonki. Tu jest zasłonka, wejście i tam druga. O, tu jest przejście dalej. Tutaj jest lodówka i takie pomieszczenie gospodarcze. Można sobie coś przygotować, przeważnie jak ktoś przyjedzie pod namiot. I wyszliśmy z powrotem na kemping. A z drugiej strony sanitariatów tak wyglądają zmywalnie. Ogólnie kemping to taki dzikusek. Nie ma wytyczonych parcel, można stawać gdzie się chce, ale ma też swój klimat. Czuje się tu człowiek jak w jakiejś Kambodży. To jest takie, jakby gniazdo ktoś zrobił. Nataleczka, na czym ty się huśtasz? Na koniec jeszcze ponurkujemy i poszukamy rybek. Gdzie oni poszli? Tam. Daleczka, fajnie jest nad wodą. My już powoli będziemy się zbierać, może wjedziemy jeszcze na jakieś zakupy, a napiszcie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć, jakie ceny są w sklepach w Chorwacji. Na razie, pa!